No, jest okej. Fajnie, fajnie, że przyjechałeś. Mam tutaj, kurczę, ściągę. Zestaw pytań. Zestaw pytań. Wersja light czy hard? Kurde, no, zobaczymy, to wyjdzie w praniu. Najwyżej będziemy... ty dajesz autoryzację, czy nie? No, pomyślimy. Starasz się tego nie robić? Okay. Nie, no, każdy ma tu prawo. Wiadomo, że to jest moment chwili i każdy może coś chlapnąć, później chce to cofnąć. Jasne. Szanuję taką... takie... coś. No dobra, to może piątka. Piąteczka, no, okay, witam. Klasycznie. Pierwsze pytanie, no to co płonie w tym teledysku Wróg? Bo tam chyba jakiś konkurs robiliście, czy coś? Wiesz co, właśnie papiery z sądu, jakieś tam, jakieś stare rzeczy, wezwania gdzieś tam, te wszystkie historie o rozprawach, jakieś tam po prostu, wiesz, tak symbolicznie spaliliśmy to, bo wiesz, jakby i płyta, i ten numer, i to wszystko, wiesz, jakby symbolizuje już zakończenie tamtego etapu w życiu i zaczęcie czegoś nowego, wiesz, jednak taki spalenie czegoś to jest taki dosyć symboliczne, nie? Rozstania się całkowicie jakby z przeszłością i że to jest nowy rozdział? Rozstania, tu się nie ma z czym rozstawać, bo wiesz, jakby przeszłość definiuje naszą teraźniejszość, tak? Więc jakby tylko zamknięcia tego etapu, nie? Swojego życia. No właśnie, bo w tym samym kawałku nawinąłeś, kiedy miałem wszystko, to nigdy nie byłem sam, gdy straciłem wszystko, trochę zmienił się ten stan. Jakieś refleksje na przestrzeni tych ostatnich paru lat, takie cię naszły, czy skąd to, jak to interpretować? Wiesz co, no ja pisałem te kawałki jeszcze, wiesz, będąc tam, nie? I to też zresztą da się zauważyć, bo tam, wiesz, jest, wiesz, zleci moment, dwa lata i tak dalej, wiesz, nagrałem teledysk już będąc tutaj, ale pisałem i nagrywałem ten kawałek jeszcze będąc tam. No pewnie, wiesz, no to jest takie, jest to takie miejsce, w którym dużo człowiek myśli nad własnym życiem, nad historiami różnymi, które się wydarzyły, wiesz. No i też jest to miejsce, które weryfikuje właśnie przyjaźnie, znajomości, jakieś takie inne historie, wiesz. Ale mówię, no to jest jakby, ja rozumiem też z racji tego, że wywiady i tak dalej się zaczynają wszystkie i będziemy gdzieś tam wracać do takich tematów bardzo często z różnymi ludźmi, aczkolwiek ja już ten temat jakby i ten etap swojego życia uważam za zamknięty i też nie chcę jakby rozgrzebywać cały czas... Rozrapywać starych ran. Tak, wiesz, nie chcę o tym za dużo też mówić, bo to się stanie się monotematyczny, rozumiesz, wiesz, chcę już w ogóle, ta płyta to jest gdzieś tam ostatnia rzecz, w której gdzieś tam ocieram się o tą tematykę tak bardzo mocno i jakby już, wiesz, kończę z tym, nie, jeśli chodzi o jakby o taką, o tą przeszłość taką, wiesz. Czy tu też może ten wers podbija pod to, że scena też troszeczkę tak do ciebie podchodziła w tamten sposób, czy źle? Nie spodziewałem się, że ktoś dojdzie do takich refleksji, aczkolwiek bardzo trafnie, nie? Bardzo trafnie, ale też mówię, nie będę rozwijał tego. Nie będę tego rozwijał, wiesz, ja mam jakieś swoje przemyślenia i powiem ci, zaskoczyłeś mnie bardzo, ale pozytywnie, że gdzieś tam to rozkminiłeś w ten sposób, no. No dobrze, no i tutaj też w tym samym kawałku kolejna taka jakby dyskusja, bardziej taka techniczno-nawikowa, o ten autotune. Teraz mocniej w to uderzyłeś. Jest ten taka dyskusja nad tym w ogóle środowiskowa, czy to dobrze, czy to źle. Skąd u ciebie się to wzięło na przykład? Jakaś taka inspiracja bezpośrednia czymś? Ja, czy? Ja ci powiem tak, u mnie się to wzięło, ja już bardzo dawno chciałem tego spróbować, nie? Tylko mi się wydawało, że barwa mojego głosu się do tego nie nadaje. I gdzieś tam pracując z Zelem w studiu, wiesz, zaczęliśmy próbować pewnych rzeczy, wiesz, autotune ma też różne jakby skalę i tak dalej, trzeba to dopasować i wydawało mi się, że wychodzi to całkiem spoko i zaczęliśmy, wiesz, też nie chcę, ta płyta jest taką płytą, wiesz, no fresh out, to jest, wiesz, świeżość gdzieś tam, chciałem spróbować nowych rzeczy, ja to, dla mnie to jest rozwój w muzyce, wiesz, każda moja płyta musi być inna, lepsza, wiesz, nie może być monotonna, tak? I nie może być taka sama jak poprzednia. I ja spróbuję różnych rzeczy. Ja nie mówię, że to jest kierunek, w którym ja pójdę i że teraz już będę tylko tak nagrywał. Absolutnie nie, tam wiesz. Natomiast ta płyta jest takim trochę eksperymentem. Chciałem się sprawdzić w tej konwencji, nie? Ale nie zamykasz się na inne styli. Nie, absolutnie nie. Ja bardzo lubię, wiesz, tylko że ja też jestem
troszeczkę zmęczony nadużywaniem tego autotuna. Może wiesz, może to tak chujowo teraz wyjdzie, że wiesz, że tutaj z jednej strony sam nagrałem taką płytę, a z drugiej strony to mówię, że jestem tym zmęczony, bo wiesz, jest trochę przesyt tego wszystkiego, nie? No jest taki okres. Ja to mówię, nagrywałem to gdzieś tam już jakiś czas temu, to teraz dopiero wychodzi. No mówię, jest to taki troszeczkę eksperyment z mojej strony, na pewno wiesz, no ale ja uważam, że mimo wszystko, mimo używania i tuna i bardziej większej melodyjności, czyli śpiewania więcej jest w tych kawałkach, to jest w dalszym ciągu stary, dobry, hardkorowy Butcher i gdzieś tam i o treść, jeśli chodzi o treść i no forma troszeczkę się zmieniła, nie? Ale uważam, że nie zatraciłem w tym wszystkim jednak siebie i widzę, że właśnie też ludzie skumali to, nie? No właśnie, no bo nie we wszystkich kawałkach jest właśnie nadmiar tego autotuna. Na przykład Kły ze Smolastym też już miały ten powiew tego takiego starego Butchera, tak? Czy jakby to nazwać? No tak, tak. No mówię, gdzieś tam się starałem za bardzo nie odejść od tego. Są kawałki, które są mocno new schoolowe. Są kawałki, które są gdzieś tam bardziej, wiesz, po staremu zrobione. No ale mówię, dla mnie ważne było w tym wszystkim nie zatracić siebie, wiesz, tego swojego pazura i coś, co dla mnie osobiście w hip-hopie jest bardzo ważne, czyli treści, nie? A w kawałku Produkt nawinąłeś, mogę mieć lokowanie produktu, a jednocześnie sam nie być produktem, tak? Jak byś to dokładnie zinterpretował? Troszeczkę to w sumie jest nawiązanie do tego, co rozmawialiśmy sobie za kamerą, czy nie? No tak, oczywiście, że tak, wiesz. To jeżeli ja mam jakieś lokowanie produktu gdziekolwiek, czy to jest na płycie, czy to jest w teledysku, czy to... To jest normalna rzecz. Tak, to jest normalna rzecz, oczywiście. Musimy zarabiać pieniądze jakoś, tylko że ja decyduję o tym, jaki produkt chcę ulokować i czy jest to zgodne z moim tam, wiesz, gdzieś tam jakimś... Przekonaniami. Dokładnie, dokładnie, więc ja jakby o tym decyduję, nie biorę wszystkiego i nie współpracuję z każdym, rozumiesz? I to jest odniesienie do tego, nie, że ja mogę, ja nie mam absolutnie problemu z tym, że ktoś lokuje produkt, czy ktoś bierze pieniądze za reklamę, bo to jest normalna, naturalna sprawa. Musimy zarabiać pieniądze i to jest spoko opcja, ale to ja o tym decyduję, jak, w jakiej formie, jak ma to wyglądać i co to ma być, nie? Bo ja myślałem, że to też kolejna moja taka przekmina, że to też trochę podbija pod to, że na scenie dużo osób jakby w dość niesmaczny sposób to robi, bo wiadomo, że to jest naturalne i normalne, tak jak stwierdziliśmy, ale że po prostu, no właśnie. Wiesz tak? Co, ja mówię, jakby nie oceniam mnie, tak, każdy postępuje według własnego sumienia, dopóki gdzieś tam to nie wchodzi na... moją autonomiczną strefę i to mi to nie przeszkadza absolutnie. Każdy niech robi to, co chce, dopóki mówię, gdzieś tam to się nie kłóci z moim, wiesz, jestestwem, to mi to nie przeszkadza absolutnie, nie patrzę, nie ocenia mnie, nie. Już jestem gdzieś tam wolno od tego, nie? A kawałek Bandzior, jak należy twoim zdaniem interpretować, czy to jest troszeczkę, ja to tak odbieram, że w pewnym stopniu, że czego byś nie zrobił teraz na przykład, to że ta etykietka taka do ciebie przylega, czy to w ten sposób, czy... I też, tak jak mówisz, ale jest to kawałek taki, wiesz, sarkastyczny, trochę prześmiewczy. Ja myślałem, wiesz, że, znaczy myślałem, widzę, że gdzieś tam na szczęście ludzie to kumają. To jest wiesz, takim, trzeba mieć do siebie trochę dystansu. Tak, ja mam, to jest kawałek ironiczny. Ja, wiesz, nie robię z siebie bandziora wielkiego, absolutnie. No i myślałem, że wiesz, znaczy miałem taką nadzieję i cieszę się, że tak właśnie się stało, że ludzie to zrozumieją, że to nie jest kawałek... o mnie dosłownie, znaczy w pewnym sensie tak, ale wiesz, o co mi chodzi, że gdzieś tam... Metaforycznie. Tak, to jest ironicznie zrobiony numer, tak? I wiesz, że to jest takie trochę prześmiewcze, że tutaj ludzie cię mają za bandziora, a tak naprawdę wiesz, jak sytuacja wygląda, nie? No tak. No dobrze, no to może jeszcze tak stricte do płyty, to tak, kawałki, które wyszły, to 30 godzin, Bandzior, Kły, Produkt, Wróg. Ale Produkt nie jest kawałkiem z płyty. Tak? A jak to jest? Produkt jest luźnym kawałkiem, który nagrałem chyba 3 tygodnie temu. To było tak, że mieliśmy wypuścić teledysk, ale mieliśmy obsuwę właśnie z Wrogiem. Mieliśmy dać w piątek teledysk Wroga, ale była obsuwa tam, jakieś problemy techniczne mieliśmy, tak, nie mogliśmy tego wrzucić. A miałem taki numer, nagraliśmy sobie w studiu na spontanie. I stwierdziłem, że żeby nie zostawiać ludzi z niczym, bo część tam ludzi bardzo czekała na ten kawałek, no to my zrobimy taki fajny ukłon w stronę słuchaczy i damy po prostu luźny numer, nie? Który za te wyczekiwanie. Tak, tak. Za to, że będzie obsuwa tam terminowa, że kawałek wyjdzie parę dni później, damy po prostu taki luźny numer, który daliśmy, no tak po prostu, nie? No ale Wróg chyba takim najważniejszym, można powiedzieć, jest kawałkiem, jeżeli tak bym to odbierał, tak? Jest to dla mnie bardzo ważny numer, nie? Bardzo ważny numer i bardzo go lubię, no jestem z niego zadowolony, no wiesz.
kwestia interpretacji i odbioru ludzi to jest też, to jest bardzo, wiesz, ja nigdy nie potrafiłem trafić, ci powiem, mi, mam takie kawałki przy każdej płycie, że mi się wydaje, że to będzie, kurde, absolutny strzał w dziesiątkę. A okazuje się, że często jest, że to, co ja obstawiam, że będzie turbo strzelony w dziesiątkę, nim nie jest, a kawałki, na które ja tak sobie, znaczy, wiesz, no ja nie robię wypełniaczy na płycie, więc wszystkie numery, które znajdują się na płycie, jestem z nich zadowolony. Jeżeli, tylko wiesz, czasami jest tak, że ci się wydaje, że to chwyci na pewno, a inny numer na przykład mniej, a okazuje się zupełnie na odwrót. Jedynym takim strzałem w dziesiątkę, którym wiedziałem, że chwyci i się udało, to był Oni ciągle dzwonią i to, i to chwyciło i faktycznie jest to tam do dzisiaj, cały czas się mieli, nie? Pięknie. No właśnie, bo gdybyś miał porównać, czym będzie się różnić Fresh Out, twoja płyta od poprzednich, wtedy gdy puszczałeś właśnie tamte kawałki, to na co tak postawiłeś, na jakąś taką znaczącą zmianę? Wiesz co, też chciałem zrobić, nie wiem, płytę może mniej refleksyjną, ale nie do końca mi się to chyba udało, bo ja jednak jestem refleksyjnym człowiekiem, dużo mam gdzieś tam jakichś przemyśleń, nawet czytałem wczoraj czy przedwczoraj, wyszła jakaś taka recenzja i gdzieś tam ktoś tam to właśnie w ten sposób też opisał, że jednak mimo wszystko, mimo tego new schoolu, mimo melodyjności, mimo bardziej radosnego wydźwięku tej płyty, to jednak jest w tych tekstach dużo takich, wiesz, treści zawartych, poważnych, nie? I gdzieś tam nie do końca umiem przed tym uciec, nie? Pobragowałbym sobie troszkę, wiesz, mniej przywiązując uwagę do tekstu, może po prostu, i taki mam też trochę plan, nie? Żeby sobie porobić parę luźnych numerów takich, wiesz, troszeczkę odmulić, nie? Ale to chyba pozytywnie moim zdaniem świadczy, że tak powiem, bo że to, ja to tak odbieram, że ty to ty. I że jak zaczynasz pisać, to ci się odzywa twoja natura, tak? No tak, wiesz, no ja mam 35 lat, wiesz, i słuchając muzyki też czegoś w tej muzyce słucham. Jeżeli chcę sobie posłuchać po prostu jadąc autem muzyki, żeby sobie potupać nóżką, to sobie włączam taką muzykę, a jeżeli chcę, wiesz, ale tak naprawdę szukam w muzyce czegoś i głównie treści, nie? I dlatego może też robię taką muzykę, nie? A tak może przechodząc do takich może stricte technicznych kwestii, no to tak, jakbyś mógł coś powiedzieć o gościach, których pozapraszałeś, czy jeszcze jakieś teledyski się ukażą, kiedy dokładna data premiery i tak dalej, wszystkie takie szczegóły techniczne. Okay. No więc tak, na tą chwilę 9 listopad w dalszym ciągu, aczkolwiek pojawiają się obawy, niepokojące sygnały, że możemy przenieść ją na 15 listopada, nie wiem czy to, ale to wiesz, jeżeli będzie przeniesione, to tylko o tydzień tak naprawdę. Nie wiem, czy się wyrobimy, mam nadzieję, że się wyrobimy na tego 9 listopada. Oczywiście, że będą jeszcze teledyski, mam nagrane jeszcze dwa klipy i trzeci będę dogrywał w przyszłym tygodniu w Szczecinie, czyli łącznie będzie 6 teledysków do 12-numerowej płyty, więc myślę, że jest spoko. Znaczy w wersji preorderowej ta płyta będzie miała 15 kawałków, więc będzie tego więcej troszeczkę. Będzie 6 klipów. O co jeszcze pytałeś? Goście. No goście to, wiesz, tracklista była ujawniona, więc wiadomo, że jest tam Sobota, że jest Smolasty, że jest Mergani. Bardzo ciekawy numer. Jestem bardzo ciekawy, jak ludzie przyjmą ten numer. Numer jest tak pozytywny. Radiówka, nie? Mega spoko. Także zobaczymy. Także, wiesz, tracklista jest oficjalna, nie ma tam żadnych, wiesz, już takich niespodzianek. Aha, że się mogą... Tak, wszystko jest oficjalne, więc póki co bez zmian. No dobra, no to czyli tak, wszystko wiemy, Fresh Out, tak się nazywa twoja płyta, a może jeszcze z takich ciekawostek na sam koniec może zdradzisz, czy jakieś plany, jeżeli chodzi o PTP, czy nie za bardzo? Wiesz co, PTP zakończyło swoją działalność w zeszłym roku płytą Ulicę Tego Słuchają 2, aczkolwiek mamy ostatnio z Piotrkiem, z Zelem takie refleksje, bo na przykład chociażby przy okazji kawałka koncertu w Poznaniu, który graliśmy teraz na 25-lecie Urysia, no kurde, jednak to PTP w dalszym ciągu gdzieś tam ludzie mają w serduchach i kurde, i ja widzę też, wiesz, nawet na swoim kanale YouTube co chwilę gdzieś tam wyskakują mi komentarze, mam rzucone przecież wszystkie płyty i PTP i co chwilę gdzieś tam ludzie komentują, kto słuchał w 2018, wiesz, że cały czas, wracają do tych płyt. Cały czas gdzieś tam to się mieli i kto wie, nie? Who knows? Czas wszystko pokaże. Tak samo czas pokaże, jak się przyjmie twoja płyta. Miejmy nadzieję, że bardzo dobrze. Czego ci życzyć na sam koniec naszej rozmowy? No, żeby płyta odniosła sukces, no. Tego sobie życzę, tak. Tego bym chciał sobie życzyć, jasne. To dzięki za rozmowę. Dziękuję serdecznie.